To szczególny dzień dla naszego miasta. Dzisiaj brytyjska firma DS Smith podpisała akt notarialny, na mocy którego kupiła od miasta Bełchatowa tereny inwestycyjne o powierzchni 12,5 hektara za kwotę 3 800 000 netto. Cieszę się, że DS Smith, wiodący w Europie producent opakowań z tektury falistej, kolejną swoją inwestycję będzie realizował w naszym mieście. To bardzo istotna wiadomość również dla naszych mieszkańców, bo nowy zakład to kolejne nowe miejsca pracy. W tym miejscu chciałabym podziękować również zarządowi Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która wspiera promocję terenów inwestycyjnych miasta Bełchatowa. Podpisane 5 marca porozumienie pozwala nam lepiej promować nasze miasto i docierać do inwestorów i w kraju, i za granicą. Podziękować chciałam również z serca naszym mieszkańcom za cierpliwość i wyrozumiałość, bo przez wiele, wiele miesięcy te tereny były puste, a wszelkie opinie i te pozytywne i negatywne motywowały nas do ciągłej pracy i zabiegania o to, aby pozyskać kolejnych inwestorów. W tym momencie panu prezesowi oraz panu dyrektorowi przekazać kaski, które symbolizować będą tę jakże ważną dla naszego, dla mojego miasta inwestycję, z życzeniami bezpiecznej i szybkiej jej realizacji. Bardzo serdecznie dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego. Bardzo proszę. To jest nasza kolejna inwestycja, zupełnie nowa fabryka. 12 lat temu taką fabrykę wybudowaliśmy na terenach inwestycyjnych w Kutnie. Muszę państwu powiedzieć, że byliśmy pierwszym inwestorem w tym miejscu. Obecnie funkcjonuje tam kilkanaście, jeżeli nie ponad 20 różnych firm. Mam nadzieję, że również tutaj w Bełchatowie przyniesiemy podobny wysyp inwestycji przemysłowych, jak to stało się w Kutnie. Chcę państwu również powiedzieć, że dosyć długo szukaliśmy lokalizacji dla naszej kolejnej fabryki. I Bełchatów był chyba ostatnim miejscem, które odwiedziliśmy na drodze tych poszukiwań. I od samego początku byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni dwiema rzeczami. Świetną lokalizacją tej działki pod względem logistycznym, wspaniałym terenem, który bardzo odpowiada naszym wymogom, jeżeli chodzi o budowę fabryki, ale przede wszystkim bardzo pozytywnym podejściem władz miasta do inwestorów. Zetknęliśmy się z życzliwością, zrozumieniem, chęcią pomocy ze strony wszystkich przedstawicieli władz miasta i to był chyba ostatecznie decydujący czynnik, dla którego zdecydowaliśmy się, że chcemy inwestować właśnie tu. Wartość tej inwestycji, którą dzisiaj niejako, jak powiedziałem, rozpoczynamy, to jest mniej więcej 250 milionów złotych. Przewidujemy, że w tej fabryce bezpośrednio zatrudnienie znajdzie około 200 osób, ale z doświadczenia wiemy, że taka fabryka, jaką chcemy tutaj wybudować, kreuje następne 100 miejsc pracy w firmach, które będą bezpośrednio z nami współpracować, a więc w firmach transportowych, sprzątających, ochroniarskich itd., itd. Także ta inwestycja oznacza dla miasta Bełchatów na pewno powstanie minimum 300 nowych miejsc pracy. Zdecydowana większość pracowników, którzy będą zatrudnieni w tej firmie, to będą pracownicy z Bełchatowa, być może z najbliższych okolic. Być może pojedyncze osoby na początku w charakterze trenerów będą importowane z innych naszych lokalizacji, ale wszędzie w naszych fabrykach zatrudniamy ludzi z tych lokalizacji, w których ona się mieści. Będziemy poszukiwać pracowników zarówno do prac tak zwanych biurowych, a więc i inżynierów, i ekonomistów, i pracowników sprzedaży, i pracowników obsługi klienta, ale będziemy również poszukiwać operatorów maszyn, operatorów wózków widłowych, osoby, które będą bezpośrednio nadzorować proces produkcji, a więc menadżerów, kierowników, liderów zmian itd. W każdym razie my, też chcę to wyraźnie powiedzieć, nie oczekujemy, że tu w Bełchatowie znajdziemy osoby z doświadczeniem w produkcji opakowań.
ale mamy opracowany i dobrze sprawdzony system szkoleń dla takich pracowników. Także, tak jak powiedziałem, w początkowym etapie z pewnością ci pracownicy będą przechodzili szkolenia w którejś z naszych fabryk, prawdopodobnie w Kielcach, bo jest najbliżej chyba. Także nie oczekujemy pracowników z bardzo wyspecjalizowaną wiedzą czy z bardzo wyspecjalizowanymi umiejętnościami. W tym momencie rozpoczynamy poszukiwania generalnego wykonawcy, który zaprojektuje nam tę fabrykę i będzie ją wykonywał. Także pozwolenie na budowę chcemy uzyskać w roku 2019 i zakładamy, że uruchomienie fabryki w optymistycznym wariancie to będzie gdzieś lipiec 2020, w mniej optymistycznym końcówka roku 2020. Dlaczego rozpatruję te dwa scenariusze? No pewnie Państwo wszyscy wiecie, że dzisiaj nie jest łatwo na rynku budownictwa, więc zakładamy, że możemy mieć jakieś opóźnienia z wyborem tego generalnego wykonawcy, ale to jest jedyny jakby czynnik niepewności, dlatego że my wiemy, co chcemy wybudować, mamy projekt ideowy, który trzeba przełożyć potem na projekt techniczny tej fabryki.